Patrz, jaka królewna jest piękna tutaj w tej koronie. Co, co twój brat robi? Ale co robi? No są krzyczą. I co jeszcze? Nie słyszę, żeby krzyczał. Nie wiem. Ja się tą sprawą nie zajmuję. Ja się nie pobunię. A czym się zajmujesz? Niczym. Przepraszam, ale moje królestwo jakoś się rozpada. Muszę troszkę iść porządzić. Przepraszam. Przepraszam. Ja przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Chodź tu. Połóż się. Możesz płakać, jeśli chcesz. Wiedziałem, co to za miejsce. Oto właśnie cały człowiek. Winę nogi zwala na but. Bądź grzeczny, chłopczyku. Bo inaczej będziesz tu czekał. Całe życie. Ej, mordeczko, masz coś? Masz jakąś wbitulkę? Dżumka wleciała straszna i bym coś przyjarał. Co jest? Mordeczko. Jednak pyszla! Nie, chill jest. Jaramy? Dawaj coś odpalimy na JBL-ku. Znasz to? Dupa na kanapie, chilluje bombę, moja żona przynosi cash. No co ty po chrapie, dzień browar zwaldu się w ziemiuki, że pada śnieg. Robię ruchy, pytam nie poczekaj, to noż przychodzi, no ile ta jest. Ostatnio przysnąłem trochę po południu i miałem zajebisty sen. Kalina pytała, byłeś pośredni jako ja, pośmiechałem się. Lepiej ci. Jak żebym zasnął, a pan zawraca z dupę mi, odwracam się, I go to the bed, wtulam się w nią, I got only wish. Normalnie chudy, Halicia, śpisz. Panie profesorze, ja widzę różne rzeczy. Czasem nawet takie, których nie chciałbym widzieć. Ale ja nie mogę się bać, prawda? W Łodzi muszę się zmienić. W najlepszą wersję siebie.
Ulesiu. Uleś. Proszę, proszę nie płacz. Ale nic się nie stało, Julesiu, to jakiś głupi filmik tylko. Uleś. Może nie powinnaś oglądać tych filmów na Netflixie. Halo? Przestań! Jesteś tam? Halo? Przepraszam. Uspokój się, halo? Dobrze. Chodź. Dobrze, dobrze. Położymy się razem, dobrze? W łóżeczku. No. Dobranoc. Ja też. O, cześć. Jesteś ze mną na roku? Mam na imię Janek. Też pierwszy raz zdawałeś? Tobie też te filmiki zadał? Ja je codziennie nagrywałem. Halo? No, halo? A, witam cię, Janku. Dawno się nie widzieliśmy. Dzień dobry, panie profesorze. To prawda, faktycznie, minęło kilka dni. No, kilkanaście. Słuchaj, udało ci się już wyjść ze strefy komfortu? Mam nadzieję, że tak. Bardzo się starałem. Dzisiaj na zajęciach chcemy przeprowadzić taki proces, który w środowisku nazywamy psychodramą. No i wiesz, chyba zaczniemy od ciebie, bo jesteśmy sami. Tak, na pewno, ale chyba widziałem jakiegoś studenta. Jaki student? Przepraszam. To znaczy chyba, że studiuję sam, prawda? Zaczynaj. Słuchaj, czy było w twoim życiu takie wydarzenie, które cię rozjebało? Rozjebało cię na kawałeczki. No jesteśmy na zawodach pływackich. Właśnie skończył się pierwszy bieg na... Ile to jest? 50 metrów sterem grzbietowym, w którym wystąpił Jasio. Niestety, gdzie on jest? Tu jest on. Nie można tego występu zaliczyć do udanych. Nie jest to człowiek sukcesu. Zajął niestety ostatnie miejsce, ale... O, Janek, spodziewałem się czegoś mocniejszego. Wiesz, to jest jeszcze nie to. Ty musisz potrafić się obnażać. Wiesz, ty musisz... Ty nie możesz się wstydzić, nie możesz, wiesz, ty musisz z siebie dawać wszystko. Rozumiem, rozumiem. Panie profesorze, a mógłbym panu przedstawić pomysł na mój film dokumentalny? Pewnie, zamieniam się w słuch. Pachnie jak... Takie mam auto. Polizingowe. Stój, pysk! Stój, pysk! Stój, pysk! Twoja twarz pachnie jako zgnięte jajo. Chodź tu! Ej, ty jesteś naprawdę dobry. Musisz u mnie zagrać. Nie wolno ci o tym nikomu powiedzieć. Ale o czym? W tym pudełku jest całe moje życie. Projekt, nad którym pracowałem latami. To wielki projekt, rozumiesz? Rozumiem.
zniknęła. Czy to był sen? Nie wiem. Wydawał się prawdziwy. Obraz zniknął. Tutaj. Co chcesz zrobić? Odkłon ci zdjęcie. Nie rób mi, nie zasłaniasz mi swoim po prostu tej blogiem. Mama ma znowu bulwersa. I cień teraz twój pada tu niepotrzebnie. A tu jest największa fanka. Może parę słów do kamery. Mam mi dobrą czapkę. Chcesz, żeby ta czapka została w pitosie? Daj, bo jest słońce, że daj. No daj ją. Brawo. Wrzucę ci ją kiedyś do tego labiryntu, ci ją kiedyś wrzucę. Mordeczko, nie przejmuj się. Wiktor to jest artysta. On ma czasem lot w chuj, ale taki po prostu jest. Lipsztylka? I co, od razu lepiej. Nie ma dżumki. Powiedz mi, co cię trapi? Co ci siedzi na bani? Ja nie wiem. Kurwa. To wszystko mnie tak napina. Wiesz co? Ta napina to ona mnie wkurwia. No, wkurwia mnie. Tak? Wkurwia cię? No, bardzo. Co nie, że wkurwia? Wkurwia mnie! Co robi ta napina? Wkurwia mnie! Wkurwia mnie, też wkurwia! Co ona robi? Wkurwia mnie! W chuj! Jebać tą napinę. Ta napina mnie wkurwia. A, ta napina mnie wkurwia. A, ta napina mnie wkurwia. Gdy pyta ziom i ja nie wiem o co chodzi, ej. Po co chodzi, synku, może jak? Ona mnie wkurwia. Ta napina jak ona mnie wkurwia. Kurwa. Ta napina mnie wkurwia, gdy widzę znów, że ziom chodzi z bierty i ja nie wiem o co chodzi. Ej, po co chodzi, słynku, może ja? Można się ochłodzić, można się zjarać, można się poodpalać, można z ziomem pogadać. Można pójść se na spacer. Nawijam mojej lasce o tym, że się zajebałem w akcji. Że się zajebałem w akcji, tak. Ta napina mnie wkurwia. Cześć, mamo, słuchaj. Mamy do ciebie z bratem taką sprawę, bo teraz nam ten pub zamknął przez całą pandemię. I z matką, poczekaj chwilę. Ale czy mogłabyś nam przelać jakieś, nie wiem, 200 zł? Dobra. Dobra, to nic. No i to ja z nią pogadam. No, trzymaj się, cześć, pa. To może do starego zadzwonię. Proszę najmocniej, ma pani może 5 zł? Co ty robisz, kurwa? No gadam z ludźmi. Proszę, ma pani może 5 zł pożyczyć? Oddam za tydzień. Stary. Pojadę. Co ty, kurwa, robisz, no kurwa? Zobacz, że samochody jeżdżą, człowieku. Chodź! Chodź! Walek!